Wizytę na Useckiej Promenadzie możemy rozpocząć wejściem na Latarnię Morską. Wystarczy pokonać 68 schodów, żeby znaleźć się na galeryjce tego zabytkowego obiektu. Jednakże jeśli chodzi o latarnictwo usteckie, musimy cofnąć się wiele wieków wstecz. Powszechnie uważa się, że wieża kościoła świętego Mikołaja, który niegdyś stał przy obecnym skwerze Jana Pawła II, służyła jako namiastka Latarni Morskiej, że to tam właśnie umieszczano światło, które pomagało w wejściu do usteckiego portu. Jednakże najprawdopodobniej są to tylko legendy. Pierwsza udokumentowana wzmianka o usteckiej latarni pochodzi z 1871 roku i dotyczy masztu, który stał nieopodal dawnej stacji pilotów. Któż to byli ci piloci? To po prostu byli wytrawni żeglarze, znawcy naszego usteckiego wybrzeża, którzy wiedzieli, gdzie tworzą się mielizny i jak pomóc w niebezpieczeństwie przypływającym do Ustki żeglarzom, rybakom, marynarzom. I to oni najprawdopodobniej byli też pierwszymi latarnikami, którzy pełnili dyżur przy owym maszcie, na który wciągano światło na wysokość 11,6 metrów. Była to taka wieloknotowa lampa naftowa, a jej światło było wzmacniane przez specjalny system soczewek. No i najważniejsze było to, aby nie dopuścić do tego, żeby światło wygasło, na przykład z powodu braku paliwa. Natomiast obiekt, na którym się znajdujemy, nasza piękna, zbudowana z czerwonej cegły latarnia, pochodzi z początku lat 90. wieku XIX. To tutaj stanęła stacja pilotów z piękną wieżą, zbudowaną na planie ośmiokąta, z tym, że wieża nie do końca wyglądała tak, jak to widzimy dzisiaj, gdyż jej zwieńczenie bardziej przypominało kościół. Dopiero później dokonano zmian, umieszczono tu laternę ze stałym źródłem światła i światło to świeciło już wtedy w sposób przerywany, miało kolor biały, bo dodam tutaj, że wcześniej na latarni było światło czerwone, ciągłe. Jeśli już mówimy o świetle, oczywiście należy dodać, że ma ono doskonały zasięg, jest to 18 mil morskich, znajduje się na około 22 metrach nad poziomem morza, a te 18 mil morskich, jeśli przeliczymy, da nam to jakieś 33 km, czyli zasięg całkiem przyzwoity. No i przebywając tutaj na Latarni Morskiej możemy podziwiać przepiękny widok na stronę zachodnią, port, oczywiście morze, plaże, piękne klify, które ciągną się na wschód od Ustki, no i oczywiście na naszą piękną ustecką promenadę. A gdzie był zalążek naszego nadmorskiego traktu? Jak zejdziemy, to się przekonamy. Także zapraszam. Udało się bezpiecznie dotrzeć na sam dół latarni, a już się obawiałam, że dawne duchy tego budynku dadzą o sobie znać. Ale jak widać, wyniosły się na dobre. A jak to z tymi duchami było? Otóż kilkadziesiąt lat temu miejscowi usteccy latarnicy zaczęli się skarżyć, że podczas swoich samotnych nocnych dyżurów słyszą jakieś dziwne dźwięki, a to jakieś pukanie, a to jakieś wycie, zawodzenie. No i pomału zaczęli się tym przejmować. Aż w latach 90. ubiegłego stulecia zainteresowała się całym zjawiskiem nawet nasza telewizja. Sprawa została na tyle nagłośniona, że urzędnicy Urzędu Morskiego postanowili troszkę tutaj dopomóc i zdecydowali o wymianie wszystkich okien w latarni, gdyż tamte, które były w dość już złym stanie technicznym. I o dziwo, po tym remoncie duchy na latarni ucichły. Najprawdopodobniej przeniosły się gdzieś indziej. Znajdujemy się na najstarszej części usteckiej promenady. To tutaj w 1875 roku posadzono pierwsze ozdobne drzewa, były też klomby. Można było spotkać tutaj wielu spacerowiczów w postaci wytwornych dam w obuszczystych sukniach i towarzyszących im
eleganckich dżentelmenów. Było to bardzo modne miejsce i przybywający do Ustki goście lubili tutaj spędzać czas. Dlatego to w tym miejscu zaczęły powstawać liczne hotele, pensjonaty, kawiarnie. Jednym z takich obiektów jest znajdujący się przy promenadzie Kurhaus Pavilion. Został wybudowany w 1900 roku, tak około, a zaprojektowany przez Gustawa Tarka, znanego wówczas architekta, a swoim stylem nawiązuje do typowej architektury ówczesnych kurortów niemieckich. Został wykonany z elementów ceglanych, a także drewnianych. I lekkości temu budynkowi nadają okna w dużej liczbie występujące w fasadzie głównej, jak również po bokach w elewacjach. Na górze i na dole znajdowały się przestronne tarasy, gdzie goście mogli spędzać czas, wpatrując się w morze, odpoczywając, miło sobie gawędząc. Na dole do ich dyspozycji była piękna kawiarnia, na górze oczywiście pokoje, a także luksusowe apartamenty. Co dzisiaj zostało z dawnego Kurhaus Pavilionu, czyli pawilonu zdrojowego, czy pawilonu plażowego, jak kto woli? Otóż zachowała się dawna elewacja, także w środku występujący dawny podział pomieszczeń, jak również część wystroju właśnie i detalu architektonicznego. Spacerując po Usteckiej Promenadzie, warto na chwilę odbić troszeczkę w bok, żeby móc podziwiać przepiękny budynek, jakim jest Villa Red. Jest to obiekt z 1886 roku i został zbudowany dla rodziny pana Konrada Westphala jako taka letnia rezydencja. Mówiąc o tym budynku villa, możemy się troszeczkę dziwić, jeśli na niego spojrzymy, na jego gabaryty, na jego przepiękny charakter, możemy raczej powiedzieć o nim, że to bogata miejska kamienica. I aż trudno uwierzyć, że niegdyś, kiedy została wybudowana Villa Red, stała ona sobie tutaj samotnie na granicy plaży. Wokół jeszcze nie znajdowały się żadne ważne obiekty. Przepiękny efekt dekoracyjny uzyskano poprzez połączenie czerwonego muru z jasnymi tynkowymi elementami, co daje swoisty kontrast i nadaje temu budynkowi przepięknego charakteru. Kiedy przyglądamy się Villi Red, widzimy, że jest to niezwykle wysoki budynek, a tak naprawdę mówi się, że jest to tylko budynek jednopiętrowy. Jak to wyjaśnić? Jest tutaj wysokie podpiwniczenie, wysoki parter, pierwsze piętro oraz poddasze. Oprócz budynku głównego wybudowano także na posesji stajnie. O przeznaczeniu tego obiektu na stajnie świadczą medaliony umieszczone na północnej ścianie. Możemy w nich zobaczyć przepiękne, pełnoplastyczne rzeźby końskich łbów. W elewacji stajnia na pewno jest troszeczkę skromniejsza niż budynek główny, jednakże jest wykonana w tym samym stylu. Jeśli chodzi o otoczenie pięknej rezydencji, był to ogród umiejscowiony przy stronie południowej, gdzie można było odpocząć i miło spędzić czas. Jeszcze jedną ciekawostką, która znajduje się przy Villi Red, jest przykuwająca uwagę piękna araucaria chilijska. To drzewo egzotyczne, pochodzące z Ameryki Południowej. W swoim naturalnym środowisku osiąga oczywiście większą wysokość, od 30 do 50 metrów. Nasza jednak jest też bardzo piękna, jest trzecia co do wielkości, jeśli chodzi o hodowane w Polsce drzewa tego gatunku, choć nie jest to łatwe, gdyż w Polsce klimat jest bardzo zimny, jak dla takiego drzewka, jednakże u nas nad morzem bardziej łagodny, co powoduje, że drzewo pięknie sobie rośnie i zachwyca wszystkich tutaj przebywających w Ustce.
Któż z nas nie pamięta słynnej kobiety pracującej z serialu 40-latek? W sposób oscarowy zagrała tę rolę wielka polska aktorka pani Irena Kwiatkowska, która w Ustce doczekała się pomnika w postaci ławeczki. Dlaczego akurat ławeczka poświęcona pani Irenie Kwiatkowskiej znajduje się na usteckiej promenadzie? Otóż po wojnie do Ustki przyjeżdżało bardzo dużo ludzi ze świata filmu, muzyki, literatury. Jedną z takich słynnych osób była właśnie pani Irena Kwiatkowska. Lubiła w Ustce wypoczywać, przyjeżdżała tutaj bardzo często i przechadzała się po naszej usteckiej promenadzie. No i oczywiście bardzo lubiła siedzieć na jednej z ławeczek ustawionych na naszym nadmorskim trakcie. Zamyślona, odpoczywała, wpatrywała się w morze i stąd też właśnie z inicjatywy mieszkańców Ustki zrodził się taki pomysł ufundowania tutaj ławeczki poświęconej pani Irenie Kwiatkowskiej. Stało się to w roku 2012, w setną rocznicę urodzin tej znakomitej polskiej aktorki filmowej, teatralnej, artystki kabaretowej. Pani Irenka siedzi tutaj sobie na ławeczce uformowanej z taśmy filmowej i zamyślona patrzy w morze. Jak widzimy, postać pani Renki jest ozdobiona pewnymi gadżetami, jak naszyjniki czy bukiet. Stało się już taką tradycją tutaj u nas w Ustce, że przyjeżdżający turyści zostawiają z sympatii do pani Renki właśnie tego typu przedmioty. Oczywiście na bieżąco są one usuwane przez odpowiednie służby, gdyż obawiam się, że ta sympatia jest tak ogromna, że doszłoby do tego, że pani Renki po prostu spod tych ozdób nie byłoby widać. Ustecka promenada była przedłużana kilkakrotnie. Ostatnio w 2017 roku, kiedy to udało się przedłużyć ją prawie że dwukrotnie. Ustawiono wtedy przy promenadzie ławeczki, lampy oświetleniowe, stojaki na rowery oraz kosze na odpady. Obecnie nasza promenada jest jednym z najdłuższych takich nadmorskich traktów w Polsce. Ustecka promenada ma obecnie około 2 km długości. Kiedy tak sobie o niej myślę, przychodzi mi do głowy takie zdanie: dla każdego coś miłego. W związku z tym, że na starszej części promenady mamy wiele punktów gastronomicznych, zabytkowych obiektów czy sklepów z pamiątkami, osoby właśnie, które chcą skorzystać z tego typu udogodnień, oczywiście chętniej pójdą na odcinek promenady niedaleko Latarni Morskiej. Ale są także oczywiście amatorzy spacerów w ciszy, spokoju, chcą delektować się pięknem morza, wdychać świeże powietrze z dala może od turystycznego zgiełku. Oni to na pewno będą zadowoleni ze spacerów na nowszej części naszej promenady.